Siemanko, witam wszystkich w kolejnym motovlogu informacyjnym o poranku. No właściwie nie już o takim poranku, bo jest po godzinie 10, ale chcę nagrać ten odcinek jeszcze gdy słońce jest tutaj na wschodzie, nie jest całkowicie na południu, bo stodołę mam od strony zachodniej, tak żebyście cokolwiek mogli zobaczyć, co zostało przerobione w motorze, trójkołowcu, moim, nie tym, co jeździmy na motovlogu. Chciałbym kiedyś nagrać motovloga z udziałem tego trójkołowca, ale zobaczymy jak będzie. I udajmy się do stodoły. Zobaczymy, czy będzie cokolwiek widać. Mam nadzieję, że tak. Wchodzimy. Shot dla aparatu. Rozjaśni się. O, widać, luks. Luks widać. Ja sobie przesunę teraz motor trochę do tyłu. Tu sobie go pchnę bardziej, do jeszcze większej widoczności. Pozdrawiam wszystkich, którzy teraz jedzą to oglądając, bo mogą mieć zawroty głowy od bujania aparatu. No dobra, wystarczy tyle. Tutaj został przerobiony układ kierowniczy. Więc tak, to jest stary tutaj amortyzator. Tutaj zostało przycięte boszem, czyli świerką kątową. Nie wiem dlaczego, bo mnie nie było przy całej wymianie, a przyszedłem już jak było wszystko tutaj przygotowywane do przemocowania i tu jest właśnie układ kierowniczy wyjęty z tamtej WS-ki, którą kiedyś prezentowałem. Kierownica jest o wiele lepsza, bo tamta stara kierownica to była taka, że jak się siedziało, to się trzymało tak wysoko, bo ona była jakby odwrócona i się strasznie niewygodnie jeździło. Zresztą ja nie jeżdżę tym motorem zbyt często, właściwie w ogóle tym nie jeżdżę. Światła nie ma, bo tata dał operatorowi Domenowi, tak, ten operator z motovloga. Licznik, o, taki tutaj, tamta WS-ka miała przebieg. Licznik nie został podłączony, był tutaj ślimak, wisiał tak swobodnie. Pytałem się, czy zamontują. Teoretycznie mówili, że tak, ale później stwierdzili jednak, że nie. Kluczyka nie ma, kluczyka nie było. Tutaj, znaczy kiedyś był. Błotnik został troszkę tutaj od dołu przycięty, bo koło tutaj nie jest oryginalne od WS-ki, tylko tutaj było przerobione. No nie wiem, w każdym razie koło nie jest oryginalne, bo wiadomo, nie ma szprys. Jest tutaj jeszcze rejestracja, która oczywiście już jest nieważna. I tak, co ciekawe, jak domontowane było z tego, tutaj są łożyska. I łożysko wyszło, i łożysko jedno zostało w kole, a drugie wyszło razem z ośką. I później trzeba było to łożysko wybić, było masa roboty, wybijanie tego łożyska. Oczywiście, żeby wybić, ale żeby też je nie uszkodzić. No i najwięcej roboty było przy montowaniu właśnie tego koła samego. Tutaj to nawet nie, bo powiem wam, że tutaj, gdzie jest to mocowanie, jak i zarówno tam, były przekładane śruty po prostu od łożyska, bo trochę powypadały, ale to na smarze się dało, poprzykładało się, zakręciło się wszystko bardzo, bardzo dobrze i mocno. I teraz kierownica chodzi o wiele, wiele lżej, bo wcześniej problem polegał na tym, że skręcało się w prawo, to koło leciało tak, chlap w prawo, skręcało się w lewo, to koło chlap leciało w lewo. I o kurde, to teraz też bym ustawił się ładnie. O. Wiadomo, jak się jedzie, to chodzi jeszcze lżej. I tak, co ciekawe, zostało jeszcze zrobione gaszenie. Już nie trzeba gasić fajką, tylko teraz, drodzy państwo, ten motor gasi się tak. Tutaj może nie widać, że to jest żółty, ale żółty kabelek tutaj jest przyizolowany.
Tutaj idzie. Tutaj są złączone, może to tak kiepsko widać, zieloną taśmą izolacyjną. Tu i doszło do tego wyłącznika. Testowaliśmy, czy będzie działać. I ten wyłącznik jest najprawdopodobniej w środku zaśniedziały, albo w ogóle całkowicie zepsuty i nie rozkręcaliśmy go. I zrobiliśmy gaszenie tutaj. Chcą się zgasić, po prostu przykładamy kabelek i motor gaśnie. Nie pokażę teraz, jak to działa, bo ja nie jestem w stanie sam odpalić. A szczególnie zraziłem się od momentu, jak jednego razu odpalając motor, mi kompresja oddała po goleniach. To już sobie podziękowałem. Problem jest jeszcze tutaj w tym motorze najprawdopodobniej taki, że tarcze sprzęgłowe są już trochę przypalone, bo sprzęgło ciągnie. Jak się popuści, to ciągnie mocno. Jak się dokręci, to znowu nie wysprzęgli. Albo na odwrót, bo nie pamiętam. Ale podejrzewam, że mogą tutaj być przetarte tarcze sprzęgłowe. Także jeśli chodzi o gaszenie, no to tutaj kabelek taki, tu przetarte było papierem ściernym, kabelek taki i się zgasiło. Dobra, możemy w sumie wsiąść na ten motor. Siedzenie się rozłazi już trochę, a nie będę siadał, bo jeszcze to się, jeszcze spadnę z tego siedzenia. Dobra, aha, no i hamulce tutaj już dość nieźle są wytarte, bo ja nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie. Tak przy okazji powiem teraz, że tutaj były, wiadomo, na dwa koła można było hamować, ale jest złączony, hamuje się na obydwa. Tylko że w tym jest teraz problem, że się już nie hamuje na obydwa, bo jest wytarte. W sumie może, jak mocno nacisnąć, to może coś zahamuje. Ja powiem wam, że niewiele i tutaj by pasowało zrobić taki trik. Tu już widzicie, było łączone, dospawywane. Tutaj to rozciąć, włożyć tu na przykład taką śrubę rzymską, jakoś przymocować, dociągnąć i albo na samej rzymce zostawić, albo dospawać. I by było wtedy. No, także... Dobra, także ja przesunę teraz motor do przodu. Kurde, jest na luzie, a tak ciężko idzie. Powiem wam, że ciężki trochę ten motor. Albo motor ciężki, albo ja widocznie nie mam siły. No, także to by było chyba wszystko w tym motovlogu informacyjnym. I zapraszam na kolejne odcinki, na vlog z Patrycją, który będzie, no nie wiem kiedy, w każdym razie jutro planujemy nagrywać, także zobaczymy, kiedy vlog z Patrycją wrzucę. Także trzymajcie się, na razie.